było na godzinie 15:26:30. Zaplanowane jest wyjście zawodników na arenę boiska. Jak ktoś z Państwa ma super działający zegarek, to może sobie te sekundy obliczać. Przypomnę, 15:26:30. Dokładnie o tej porze zawodnicy wraz z Kremną Pomorza powinni pojawić się na arenę boiska. Nie zostało już dużo do tego momentu. Myślę, że minuta z fakiem i będziemy gościć w czerwonych strojach Piast Gliwice, Granatowo-Bordowe, Pogoń Szczecin. Obie drużyny za moment powinny się tutaj na murawie boiska pojawić. Przypomnę, jedna zmiana po rozgrzewce w zespole Granatowo-Bordowych. Nie ma Mateusza Lewandowskiego, jego miejsce Karol Daniela. No i ta jedna zmiana drobna, nieszczęśliwa, spowodowała, że ilość kontuzji w zespole Granatowo-Bordowym coraz większa. Mam nadzieję, że za tydzień w meczu w Mielcu, gdzie gramy z Ternanką Grupę Pięciocza, będzie ten zespół nasz Granatowo-Bordowy niemalże w komplecie gotowy do gry. Kolejny nasz w Szczecinie, gdyby ktoś Państwo planował sobie mecz następny Jagiellonia Białystok przywiezie do Szczecina w poniedziałek 28 września. To będzie w ogóle poniedziałek piłkarski, bo o 18:00 mecz Ekstraklasy piłkarskiej, a o 20:30 w Azoty Arenie mecz Ekstraklasy futsalu. Wicemistrz Polski Bertha Akim przyjeżdża do Szczecina, także w poniedziałek proszę sobie popołudnie i wieczór zaplanować z piłką nożną, bo naprawdę dziać się będzie. Najpierw tutaj na obiekcie Mianowojera, a następnie już na fali Azoty Arena w Szczecinie. Sędziowie gotowi, mam nadzieję piłkarze również, mam nadzieję, że Państwo z szalikami również za moment rytmy hymnu Domu Pomorza rozpoczniemy to spotkanie ligowe. 8. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin, Piast Gliwice, Granatowo-Bordowi gospodarze, czerwone swoje goście. Piast Gliwice, lider tabeli, przypomnę, my za chwileczkę ruszymy. Losowanie robimy, goście jak zwykle mogą wybrać kolor żółty albo niebieski. Niebieski wybrali. Jeszcze pozostaje złapać i odkryć. Jest niebieski. Zostajemy. Pogoń zaczyna, tak? Jeszcze raz zapraszam do prezentacji. Thank you. No tak samo ja robię i też mi wchodzi nie? Dzieci zamiast będziemy dorosły, dlatego relatywnie sportowe relacje trzeba rozsądzać, czasujemy. Oczywiście zapraszamy szczególnie najmłodszych do trenowania z Fundacją Akademii Piłkarskiej, czyli z Akademią Pogoni Szczecin. Proszę zobaczyć Marcin Borski, sędziów Mikołaj Krótki, kilkudziesięciosekundowe spotkanie w niedzielątki Magdalena Borysła, Granatowa Bordowe, a Mateusz i Czerwona Dynamka, Borysła Borowska, wszystko to przypadnie dla Europejskiego Tygodnia Sportu. Głośnie! Głośnie daję! bliżej na odbitu! właściwie spotkania kilka.